To były słowa takie podziękowania za możliwość spotkania, w ogóle zobaczenia Krakowa. Jak stwierdził, po raz pierwszy jest w Krakowie wraz z małżonką, ale też wspomniał, że para cesarska była tutaj w 2002 roku. 100 lat temu nawiązaliśmy kontakty takie dyplomatyczne z Japonią, że od 100 lat te więzi są bardzo mocne. Wspominał też w swoim przemówieniu i Kopernika, i panią Szymborską, i Jana Pawła II oczywiście także. Powiedział, że pomimo tego, że jest krótko, bo zaledwie jeden dzień, to zobaczył dużo. Był na Uniwersytecie Jagiellońskim, jedzie również na Wawel. Przechodził obok pomnika Mickiewicza, więc te wszystkie nazwy wymienił. Więc widać, że no, zna kulturę polską. Zresztą stwierdził, że podobnie Kraków, tak jak Kyoto, to kiedyś stolica Japonii, jest bardzo popularna wśród Japończyków i tutaj chodząc chociażby po krakowskim rynku, było widać, że Japończycy po prostu bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj właśnie do Krakowa, gdyż te dwa miasta, i Kyoto, i Kraków, to są stare średniowieczne miasta, które Japończycy bardzo lubią.